Lustro dla wszystkich zakochanych. Zapraszam serdecznie na lustro z kart Tarota. Jak zawsze aktualizacja w sobotę, kochani. I zobaczmy, co nowego w Waszych myślach, uczuciach i zamiarach. Witam moich wszystkich kochanych subskrybentów. Proszę Was o lajki, o komentarze. Bądźcie aktywni na moim kanale, by kanał się rozwijał. Również proszę wszystkich nowych widzów o nowe subskrypcje. Na wróżby indywidualne, czyli osobiste, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam, jakie są opcje wróżb i kiedy są wolne terminy, jakie są warunki itd. Zapraszam serdecznie. Kochani, zaczynamy od Waszych myśli. Po lewej stronie jest Wasza osoba ukochana, niezależnie od płci, czy mężczyzna, czy kobieta, nieważne, tylko chodzi o Waszą osobę ukochaną, o której myślicie, za którą tęsknicie, z którą chcecie być razem. Ta strona prawa to Wy, osoba pytająca. Dobrze, teraz Wasze myśli, czyli głowa. Wasza osoba ukochana myśli, że straciła jakąś szansę, że coś się zakończyło. Jest ta osoba smutna, wspominająca, tak, Waszą przeszłość, być może chwile spędzone razem i tęskni. Tęskni, karta księżyca, czyli pod osłoną nocy, wieczorem w nocy tęskni, rozmyśla, wspomina i jakby nie widzi nowej szansy, która stoi tuż, tuż pod jego nosem, nie widzi, nie dostrzega tej szansy, że jeszcze jedna szansa ewentualnie jest, ale osoba smutna, pasywna również, ma smutne takie myśli lub nastrój, bardziej żyje przeszłością niż coś robić, tak? Nie rozumie, że powinna być aktywna, coś zrobić tutaj dla przyszłości, dla wykorzystania jeszcze jednej szansy. Niestety widzę tu pasywność, tylko intensywną tęsknotę i rozmyślanie. Wy natomiast poszukujecie również rozwiązania. Być może są między Wami jakieś blokady, jakieś problemy, które Was obciążają, obarczają i poszukujecie tutaj rozwiązania na tej sprawie. Jesteście samotni lub w samotności i w karcie samotnika poszukujecie mądrze rozwiązania na Wasze skomplikowane sprawy. I paź pentakli, czyli też karta pasywna, wbrew pozorom. Przyglądacie się, obserwujecie, myślicie, czy mogłoby być z tej relacji coś być może stabilnego. Wasze uczucia. Schodzimy teraz na drugą linię, czyli Waszego serca. Osoba ukochana schodzi z blokad, które ma na sercu i chce nowej szansy na miłość, tak? Na flirt, na romantyczność, na spotkania, na randki. Myśli o nowej szansie, ponieważ są tutaj uczucia, emocje, pomimo to, że serce jest zablokowane, ale ta osoba chce zejść z tych blokad, pozostawić wszystko za sobą i otworzyć się na jeszcze jedną szansę, na miłość, na uczucia, ponieważ uczucia tutaj w sercu u osoby ukochanej są. Wy natomiast w sercu as buław i również blokada, czyli nic nie chcecie widzieć, nic nie chcecie słyszeć, wszystko blokujecie, ale w głębi duszy, w głębi serca, w głębi głowy macie być może nadzieję na jeszcze jedną szansę. Trzeba byłoby wziąć sprawy w swoje ręce i spróbować jeszcze raz, natomiast te blokady są jeszcze za silne. Dwa miecze, które mówią o tym, że serce macie jeszcze zablokowane i też jest pasywność, nic nie robicie, by wykorzystać tą szansę. Zamiary. Zamiary u Waszej osoby ukochanej to paź buław i
a z pentakli. Czyli tutaj w zamiarach mamy pokazane, że ta osoba być może chciała coś lekkiego na zasadzie o przyjaźń plus afera, romans, ale tutaj zmienia się w zamiarach ta relacja w coś być może stabilnego, czyli z takiego luźnego związku, który chciała mieć ta osoba z Wami, przeistacza się być może ta relacja w coś stabilniejszego, o czym teraz rozważa jakby, co rozważa teraz osoba Wasza ukochana. Na razie tutaj widzę 10 mieczy, czyli jakieś przygnębienie, jakąś sytuacją trudną między Wami, brak komunikacji, być może ktoś odszedł, ktoś zablokował, ktoś przerwał i brak tutaj spotkań, komunikacji, tak? Ale jest nowa szansa na odnowienie czegoś. W Waszych zamiarach, osoba pytająca, mamy 5 kielichów, czyli również wspominanie, tęsknota, rozważanie, dlaczego się to zepsuło, dlaczego się to skończyło. I również, podobnie jak do Waszej osoby ukochanej, chęć czegoś stabilnego, tak? Czego jeszcze tutaj nie widzicie jakby z tą osobą ukochaną. 9 pentakli to sukces w zbudowaniu czegoś stabilnego, po czym mamy 10 kielichów. Waszym zamiarem jest oczywiście szczęście w miłości, eksplozja uczuć, piękna relacja, miłosna. Także to jest Waszym celem i tylko taką relację pragniecie, tak? Także, kochani, oboje chcecie czegoś stabilnego, też to przemyślenie jest u Waszej osoby ukochanej. Widzę u Waszej osoby ukochanej szansę. Mamy asa kielichów, asa pentakli, czyli dwa asy wielkich arkan, czyli tutaj on ma nadzieję na nową szansę, że jeszcze otworzy się jakaś sposobność, byście się spotkali. No i widzę tęsknotę, widzę rozmyślanie, wspominanie, widzę zejście z blokad. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani. Napiszcie, czy ta wróżba z Wami rezonuje. Napiszcie mi Waszą historię lub jedno słowo, jedno zdanie. Pamiętajcie, komentujcie i do usłyszenia już wkrótce.